kochane, w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na taki outfit elegancki, ponieważ wychodzimy właśnie do małej od mojego brata, która kończy 2 latka. Więc ubrałam się tak elegancko, ponieważ jest to dla nas wielkie święto. Każdy rok jej życia jest dla nas po prostu ogromnym wydarzeniem. I teraz tak, pokażemy standardowo od dołu. Na sobie mam buciki te z River Island, które już widziałyście w jakimś outficie. Takie zwykłe, wiecie, z ćwiekami i z boku mają takie kolce. Akurat mi bardzo pasują, bo tutaj właśnie elegancko to wszystko wygląda. Potem spodnie z Zary, bordowe. Ktoś właśnie prosił mnie, żebym nakręciła outfit z tymi spodniami, więc to też czynię. Także właśnie takie zwykłe, bordowe spodnie, rurki. Ja niekoniecznie się w takich spodniach czuję, natomiast jedne muszę mieć, bo niekoniecznie zawsze takie luźne spodnie pasują do wszystkich stylizacji. Dalej bluzeczka, którą już widzieliście w zimowym niezbędniku, gdzie też pokazywałam swój haul z Zary. Taka z taką złotą, cekinową aplikacją. I do tego ta marynarka również z Zary, ta taka a la Chanelka. Bardzo fajnie się właśnie komponuje tutaj z tym złotym zegarkiem. Pięknie właśnie będą w niej wyglądać dziewczyny, które mają czarne włosy, bo bardzo ładnie to odbija. No i ta torebeczka z Bershki z tymi właśnie złotymi ćwiekami, taka malutka, bo wychodzimy, będziemy siedzieć przy stole, więc wielka torba nie jest mi potrzebna. I do tego z Parfua ten właśnie bransoletka, z ćwiekami. No i oczywiście Michael Kors standardowo, zegarek zaręczynowy i kolczyki, tutaj zegarek powiedziałam zaręczynowy, pierścionek zaręczynowy oraz kolczyki z Yesa. Pokazujesz? Mhm. Kolczyki z Yesa. Dostałam też od faceta właśnie na jakąś gwiazdkę 2 lata temu, ale są świetne po prostu, wystarczy je tylko wyczyścić to złoto, ono cały czas jest w idealnym stanie i zawsze pięknie wygląda do wszystkich stylizacji. No i całość się prezentuje tak. Wszystko. Aha, jeszcze bym zapomniała, bo wiele dziewczyn zawsze pyta, co mam na ustach. Na ustach mam dzisiaj literę numer 16. Taki koralo róż. I to jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie moich filmów i zapraszam do kolejnych outfitów. Oczywiście komentujcie. Na razie, pa, pa!